Dobra, skoro to w klanie młota już jest ogarnięte. Mogę wrócić do klanu młota. Oczywiście teleportem, a jakże. A nie, moment, najpierw polecę do klanu wilka. Tu klan młota sobie muszę, o, wrzucić. Jego ja miałem włosy to zgarnąć? Potrzebuję tu już inne skór bizonów. Miałem jakieś? Nie. No, trzeba będzie na nie zapolować, szanie to. Wiem, że koło Sildę na pewno są bizony. To gdzieś pójdę, że też powinien jakieś znaleźć. Mam nadzieję przynajmniej. No to cześć. Oczywiście tego się nie da obejść. Nie, obraca się dość szybko. Kolejną wykłaczkę. Banzai! O, chyba widziałem bizona? Tak, widziałem bizona, nawet dwa. A skoro są dwa bizony, to zaraz gdzieś powinno być dalej całe stado. Przejmę taką nadzieję. Koło Sildyn biegało ich naprawdę dużo. Tam jest ich więcej. Ile tam tych skór już teraz? 8, jeszcze 4, spoko. A w sumie pieczenie będę potrzebował do tych gości w warancie. No ja mam 71 sztuk. Lodowy wilk. Ich też potrzebuję. Trzeba było zapisać przed zaczęciem tej orki. No, ale czego zje? Albo nie! Jeszcze więcej wilków.
Cholera. To nie poszło tak, jak miałem nadzieję, że pójdzie. Ostatni. No cóż. Kolejne widmowe zwierzęta. Wilki nurkujące w kamieniach. Okej, potrzebuję więcej bizonów. Siłowcy. Chyba. Chcesz nam pomóc w polowaniu? Ostrzegam cię jednak. To bardziej wyprawa wojenna niż polowanie. Przez tych orków nie sposób polować w pojedynkę. Jak zamierzasz rozwiązać ten problem? Zabij każdego orka, który ci wejdzie pod topór. Najważniejsze, żebyś go zabił, zanim on zabije ciebie. Boisz się? Już ja ci pokażę. Nie boję się niczego i nikogo. Ale ci orkowie są silni. Posiekają cię na kawałki, jeśli nie będziesz uważać. A to nie brzmi zbyt ciekawie, prawda? Brzmi fascynująco. Klan Młota ma... kłopoty z orkami, tak. Słyszałem o tym. Chcesz, żebym cię uczył, czy szukasz kogoś, kto pomoże ci przegonić orków? Potrzebuję paru dobrych wojowników. W porządku, ale na razie nie mogę stąd odejść. Jensgar potrzebuje tych skór. Kiedy już to załatwię, możesz na mnie liczyć. Mogę ci pokazać, jak trafić wilka w oko z odległości 9 metrów. I wiele innych rzeczy. Naucz mnie. Co masz mnie nauczyć? Specjalnego. Więc podziękuję. Czego chcesz? Orkowie zajęli kopalnię klanu Młota. Niedobrze. Gdzie człowiek nie pójdzie, okazuje się, że wszystko zajęli orkowie. Uspokój się. Wypędzę ich stamtąd. Tak. Musimy ich stamtąd wykurzyć. Pomogę ci. Dobra. Witaj. Jestem Jensgar, przywódca tej grupy. To cud, że zdołałeś tu dotrzeć mimo tych wszystkich orków. Czego tu szukacie? Skór! Należymy do klanu Wilka. Zapasy skór się wyczerpały, a my mamy swoje zobowiązania. Niestety, z powodu orków możemy polować tylko w dużych grupach. Jesteśmy uzbrojeni po zęby, jakbyśmy się wybierali na wojnę. Da się tu pohandlować? Tak, ze mną. Potrzebujecie pomocy? Jeśli potrafisz posługiwać się łukiem i oprawiać zwierzęta, jesteś mile widziany w naszej drużynie. Run obiecał łuk najlepszemu myśliwemu w grupie. Czego wam trzeba? Przynajmniej 30 skór wilków lodowych i trochę skór bizonów. Wszystkie łupy przynosimy tutaj. Trzeba zrobić coś jeszcze? Niedaleko stąd odkryliśmy obóz orków. Ich bębny płoszą zwierzynę. Jeśli wiesz, jak załatwić orka, nie krępuj się. Szukam Xardasa.
Wieża na północy? Nie mogę ci pomóc. Porozmawiaj z Hansonem. Zna drogi i bezdroża północy lepiej niż ktokolwiek inny. Przysłał mnie klan Młota. Czego chcą? Orkowie zajęli ich kopalnię. Chcą ją odzyskać. Domyślam się, ale zwracasz się do niewłaściwej osoby. Jestem myśliwym. Lepiej poproś o pomoc wojowników. Ale poczekaj, aż tu skończymy. Skóry muszą trafić do wioski. Gdzie znajdę Hansona? Mówiłem ci, na północy. Często poluje na wyżynie pomiędzy dwoma wielkimi górami. Niedaleko klanu Młota. Dobra, ile mam tych skurwilków? 26. Dobra. To jeszcze parę. Najpierw zapis. Żebym się nie miał zaraz spyszna. No to zapobiegnę. A co ty? Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Jeszcze jedna cholerna bestia. O cholera. Bardzo kiepsko. Szlak! Dobrze, że goście nie uskurowali tych wilków. Mam za mało skurbizonów. Zastanawiam się, ile potrzebuje dokładnie tych skurmizonów. Teraz zobaczę. To mi chwilowo nie jest potrzebne. Szablo zęby. A. Jest i obóz orków. Wygląda w ogóle na jakieś przejście do Myrtany. Szalon musi pójść pierwszy. Nie mówcie, że się wyleczył. Tak, wyleczył się. Szybko się poddać, jak nagle się rozsądzi. Jest strzały w plecy! Ty nędzna po krako. Gdzie to cholerstwo? No to cześć. Eks, dla mnie śmierć dla ciebie.
Czyli wszystko po staremu. Zabiję ciebie od razu profilaktycznie. Jak dla mnie to dopiero zabijemy gniarza, ale okej. Dostałem nagrodę, to pff, co to za grób? Hej, opa. Ja wyglądam jak paladyński. Ciekawe. Ja zobaczę, czy jestem w stanie wytuć tych orków po kolei. Muszę tylko nie zwabić szamana przez przypadek, bo to będzie przegichane. Możesz przestać. Przestanę, jak cię zabiję. Nie, ty podejdź tutaj. Okej. Co to w ogóle za miejsce? A, dobra, nieważne. Przegram. Nie, nie ma już szamana. Zapis gry i kontynuujemy polowanie na orków. Powinienem podróbować jakiegoś orka i zapytać go, czy wiedział, że są jadalni. Czy można wyciągnąć z nich mięso? Czy są po prostu bezużyteczni? Ewentualnie można ich użyć jako karmę dla wilków. Ja tylko taką na sytuację kryzysowe. Nie chciałbym, żeby mój wilk żył w czymś takim. Patrzcie, triceratops.
Pochodzenie sprogramowane. Jestem jeszcze kto w ogóle? Wojownicy! Ziu. Zatrzymaj się, Mora! Tak jest twój kolega? Tak mam się zatrzymać? Odpada. Proponuję inną opcję. Ty się zatrzymaj. O, widzisz, o wiele łatwiej. Zupełnie inna rozmowa. A, skrzynka. Stara skrzynia. Co w środku? Nic szczególnego. Szkoda. Nieużywany krużwarok. Jakie ma staty w ogóle? 125. W sumie. Chwilowo pomacham tym. Okej, teraz... Dalej w sumie szukam Bizonu, więc mogę dobrze przejść tędy. Okej, nie mogę równie dobrze przejść tędy, będzie trochę ciężko. Chodź tu, zaraz cię bryknę. Jak dostać się tam na dach? Powiem szczerze, nie. Może za tymi szablozębami będą wizony? Marzenia. Gdzie wracasz? Impreza dopiero się zaczyna! Twój kumpel już padł. Normalnie mnie olał. No. To sobie wezmę i to też sobie wezmę. Całe resztę bym się sobie nie wezmę, bo nie wiem, czy poleciały te strzały. Jest obóz, dobra. Zobaczymy, co powie, kiedy dowie się, że usunę obóz orków. Bębny nie będą wam już przeszkadzać. Doskonale. Więc zostaniemy tu jeszcze trochę. Niedługo wróci zwierzyna. Proszę, to powinno ci się przydać. Dobra, lecimy dalej.